Cześć, tu Magda z Crypto Masters i dziś analiza newsów z świata krypto, trochę o sytuacji rynkowej, no i jak zwykle trochę się dzieje. Zacznijmy od tendencji spadkowych, które mamy nieprzyjemność zaobserwować na CoinMarketCapie albo gdziekolwiek tam macie w zwyczaju się patrzeć. Spadki na giełdzie pokazują, że rynek jedzie na wózku spekulacyjnym. Ceny wciąż zaskakują swoimi coraz to niższymi aspiracjami. Bitcoin ledwo co utrzymuje się nad dość istotną kwotą 6 tysięcy dolarów, choć już parę razy dziś spadł poniżej. Altcoiny zanotowały spadki all-time lows, czyli najniższe dla tego roku, które nawet w niektórych przypadkach dorównują niskim notowaniom z zeszłego roku przed grudniową eksplozją cenową. No i właśnie, dlaczego tak się dzieje? Niektórzy obwiniają za to zamieszanie SEC, ich decyzje na temat ETF-ów, czyli Bitcoin Exchange Traded Funds. Fakt faktem, rok temu we wrześniu może nikt nie mówił nic na temat ETF-ów, ale za to wszyscy trąbili o kontraktach terminowych, co też jest warte zanotowania. Na pierwszy rzut oka rok 2018 wydaje się być rynkiem totalnie niedźwiedzim, szczególnie w porównaniu z tym, co się działo w 2017. Ale jeśli by się skupić na poszerzającym się zasięgu kryptosfery na rynki tradycyjne, to właśnie 2018 rok zdobywa koronę. Przykładem adopcji krypto, tak bardzo teraz powszechne, rok temu byłyby celebrowane z niedowierzaniem, a teraz jakby traktujemy to jako oczywistość. Wiadomo, że rollercoaster zeszłego grudnia wprowadził dużo nowych pieniędzy na rynek. Wielu z nich zresztą wciąż czeka ze stratami minus 50%. Aż rynek nabierze impetu, tylko że miejmy nadzieję w drugą stronę tym razem. Artykuł porównuje teraźniejszy zastój na rynkach krypto z tym, co się działo przy bańce internetowej, tak zwanej the dot-com bubble. To, że ludzie zaczęli traktować internet jako źródło po prostu kasy, od zera do Lambo. Zdobywanie bogactwa na przykład wykupywaniu firmowych domen internetowych. Nie wiem, jakiś koleś chyba nawet zarobił milion, bo założył stronkę, gdzie sprzedawał miejsce, chyba jakiś tam milimetr na reklamę dla każdej firmy za dolara. No i co? I zdobył swojego miliona wymarzonego. Wiadomo, że takie coś nie mogło się utrzymać, bo za tym nie stała żadna wartość dodatnia. A internet też nie polegał tylko na jakimś szaleństwie kopania zysków, kopalni zysków. No i bańka padła. Ale internet i technologie z nim związane nie padły, bo to dobra technologia była, jest i będzie. Wszyscy jakby zapomnieli, do czego ma służyć świat kryptowalut i wszyscy zrobili z tego wieczną dyskusję spekulacji cenowych. Union Bank w Szwajcarii opublikował chyba w zeszłym tygodniu raport, gdzie mówi, że 70% wahań cenowych w sferze krypto jest rezultatem spekulacyjnych mechanizmów pchających ceny w górę przy odrobinie dobrych wiadomości, nie wiem, takich, że ktoś coś podpisał z kimś, albo nie wiem, ktoś wrzucił jakąś walutę gdzieś, czy złych, typu decyzja o ETF-ie odroczona w czasie. Być może rynek zmądrzeje i zamieni jakieś takie pompki spekulacyjne w prawdziwą ocenę wartości technologii stojącej za tym rynkiem. Pomiędzy 2014 a 2016 roku koncepcja krypto była dość inna niż teraz. Bardziej chodziło o, nie wiem, technologie, o wartości, jakieś takie decentralizacje, o odbieranie instytucjom, u instytucji jakiegoś monopolu. I nie chodziło tylko o samą kasę. Wszyscy dość mocno się jarali jakimkolwiek uznaniem kryptowalut, oczywiście w tamtych czasach głównie Bitcoina, przez tradycyjne instytucje finansowe czy prawne. Za każdym razem, kiedy roznosiła się wieść o tym, że Bitcoin został dodany do nowej
do nowej kryptogiełdy ceny wystrzeliwały o 50 czy 60% w górę. No wiadomo, że teraz jest tyle osób siedzi w krypto, tyle osób wie o krypto, no że nie możemy spodziewać się takich wzlotów. Ale dość ciekawą anegdotą jest to, że to jest dość ciekawą anegdotą, dlatego że spodziewalibyśmy się, że faktycznie newsy totalnie jakby pchają giełdę w górę lub w dół, a też zapominamy często o tym, że stoją jakby ci duży instytucjonalni gracze, którzy też jakby robią sobie z tego taki teatrzyk szyty na miarę własnych potrzeb. No i była taka sytuacja, kiedy giełda papierów wartościowych w Nowym Jorku, czyli ludzie stojący za ICE, Intercontinental Exchange, czyli taka giełda, no, giełda międzynarodowa, kiedy powiedzieli, że budują sobie nową giełdę krypto, że wchodzą w krypto. No i co w związku się z tym stało? Czy kurs kryptowalut wystrzelił? Wręcz przeciwnie, wszystko padło. Co chyba też trochę podpowiada nam na temat tego, co się dzieje za kulisami i kto pociąga za jakie sznurki. Nie mówię tu oczywiście o żadnym Illuminati ani innych teoriach spiskowych, po prostu wyglądało to na niezłą anomalię, tym bardziej na rynku tak bardzo wrażliwym na jakiekolwiek newsy, szczególnie od dużych, uregulowanych, można powiedzieć, szanowanych graczy. Wiele osób wierzy, że to, o czym mówi się w domenie publicznej, to właśnie są najważniejsze sprawy, na których należy się skupiać. Prawda? Że tak, jeżeli się o tym mówi, to na pewno się to dzieje i na pewno cały rynek będzie podążał w tym kierunku. W zeszłym roku, kiedy rynek wystrzelił w kosmos, zbiegło się to z wiadomościami o bitcoinowych kontraktach terminowych. Wszyscy zwariowali, bo tak naprawdę nikt nie rozumiał, czym jest ten kontrakt terminowy, z czym się to je, tym bardziej w krypto, nie? Co? Kontrakty terminowe w krypto? Wtedy kurs Bitcoina wyskoczył maksymalnie chyba z 5000 dolarów do 19000 dolarów. Przez ostatnie 7-8 miesięcy wszyscy tylko skupiają się na tych ETF-ach, wszyscy szukają kolejnego wzlotu, a jednocześnie wiele zapomina o tym, o czym tak naprawdę krypto jest. Czyli co, jakby czym, co, jaką wartość reprezentuje technologia i to taka wolność, powiedzmy, która miała być głównym elementem, a nie jakieś takie faktycznie spekulowanie i tylko źródło do zarabiania. Jak wiadomo, ludzie, którzy manipulują ten rynek, tak zwani wieloryby, osiągnęli moment, w którym myśleli, że maksymalnie wygłodzą ten rynek i przy lekkim podniesieniu cen, widzieliśmy niedawno, jak Bitcoin skoczył do 8 tysięcy i oni spodziewali się, że faktycznie ci mali inwestorzy wdzięcznie wrzucą wszystkie swoje oszczędności, ale tak się nie stało, bo być może za wiele osób się sparzyło wcześniej i teraz pomimo wszystkiego, pomimo tego, że Bitcoin nie tak dawno temu skoczył do 8 tysięcy, ponownie zaczął spadać i pomimo braku złych wiadomości, ceny lecą na łeb i na szyję. Nawet ostatnio Ethereum spadło o 10%. Kompletnie bez powodu. Nie było żadnej hajki, nikt się negatywnie nie wypowiadał, Vitalik nie wiem, nie dał ciała z niczym. Wygląda na to, że wiele osób po prostu się sparzyło, rynek stracił siłę przyciągania drobnych inwestorów i też być może przestał być tak wrażliwy na manipulacje rynkowe wielorybów, co wcale nie jest czymś złym, bo uważam, że technologia się obroni sama, bo ma czym. Następny news na tapecie to: o zgrozo, kopanie bitcoinów zagraża naszej egzystencji. Akademicy wołają interwencję. Oczywiście słyszeliśmy już to wszystko wcześniej, natomiast dr John Truby uważa, że bitcoin i inne kryptowaluty oparte o proof of work sabotażują globalne starania o zmniejszanie efektu cieplarnianego. Cóż, tego tak jeszcze nikt nie ujął. Więc wspomniany koleś z Uniwersytetu w Katarze
Posunął się nawet tak daleko, że nie tylko ponarzekał, ale również wysunął parę propozycji ratowania świata od energożrącej waluty. Ale nie są to propozycje typu zamykamy Bitcoina, są to propozycje typu współpracujemy i wymyślamy technologie, które mogą zmniejszać jakby uszkodzenia poboczne Bitcoina w postaci jakby zżeranego prądu. Trudy właśnie dość fajnie pogodził się z faktem, że technologia Bitcoin nie zniknie w najbliższej przyszłości, a wręcz przyznał, że ma wiele do zaoferowania, więc proponuje regulację tego sektora. I uważa, że taka regulacja zapewni, że przyszłe modele tej technologii będą opierać się na bardziej przyjaznych środowisku designach. Trubi proponuje dekarbonizację, czyli innymi słowy, odchodzenie od węgla przy przyszłych bitcoinowych blockchainach. Powinny zostać wprowadzone regulacje, które ograniczają programistów do pewnych poziomów emisji węglowych na gigahash. Dość ciekawe. Poza regulacjami rządowymi, Trudy też proponuje wprowadzenie tematyki blockchain na uniwersytety i zachęca wydawania rządowych grantów, aby środowiska akademickie mogły się jakby tym problemem zająć, czy też przyczynić do jego rozwiązania. I również ciekawa inicjatywa, on proponuje ulgi podatkowe dla programistów tworzących blockchainy ogólnie, które są przyjazne dla środowiska. Trzecią opcją, którą proponuję, może być troszeczkę mniej popularna i kompromisowa. On uważa, że powinniśmy ograniczyć sprzęty, jakimi można kopać kryptowaluty. Czyli to mogłoby pojawić się w postaci na przykład podatków VAT nakładanych na nieprzyjaznych planecie górników kryptowalut. I wiadomo, inicjatyw zagospodarowania zielonej energii do kopania krypto nie brakuje. Nie brakuje, jest ich wiele, już poczynając od Afryki z wiadomych powodów, idąc dalej, mamy tutaj Australię. I dość ciekawy pomysł firmy australijskiej Hadouken, którzy chcą wybudować pierwszą kopalnię bitcoinów działającej na bazie fotowoltaiki, czyli energia słoneczna. Na dodatek, dość dla mnie ironicznie, ma się to znajdować wszystko w byłym miasteczku górniczym, ale węglowym, a nie krypto. I głównym założeniem jest oferowanie taniej energii wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii. Więc ekologiczny bitcoin na horyzoncie. No i na koniec trochę optymizmu. W związku z tym, że nie zamykają Bitcoina, wychodzi na to, że Uniwersytet Yale przeprowadził nowe badania, w których mówi, że każde portfolio inwestycyjne powinno zawierać przynajmniej 6% Bitcoina. Bitcoin powinien stanowić znaczącą część Twojego portfela inwestycyjnego. Niezależnie od tego, czy jesteś kryptoentuzjastą, czy kryptohejterem. Tak w skrócie uważa profesor Alech Cywiński z Uniwersytetu Yale. Idealny portfel powinien zawierać 6% Bitcoin, Ethereum albo Ripple, bo tylko na tych trzech ten naukowiec robił swoje analizy. 4%, jeśli nie jesteś fanem, a przynajmniej 1% dla hecy, żartuję, dla dywersyfikacji. Inwestorzy instytucjonalni zaczynają rozumieć, jak ważna jest ta nowa klasa aktywów w świetle po prostu bardzo, bardzo lukratywnych okazji inwestycyjnych. To z kolei zachęci indywidualnych inwestorów, żeby podążyć śladami inwestorów instytucjonalnych. A to z kolei ma przekonać konsumentów i tam małe sklepy czy tam mikroprzedsiębiorstwa do przyjmowania opłat w kryptowalutach. I voilà. Stopy zwrotu inwestycji w krypto, jak wiadomo, i też to oczywiście w tym badaniu naukowym zostało opisane, czyli stopa zwrotu inwestycji w krypto jest o wiele wyższa niż przy inwestycjach w akcje czy w obligacje.
nawet uwzględniając niestabilności kursowe. Zatem pada pytanie, czy każdy powinien posiadać Bitcoina w swoim portfolio inwestycyjnym? Dla wielu, raczej myślę, że dla większości Polaków to raczej dość pokaźna suma. Teraźniejsza cena, jak widzimy, to około 6 tysięcy dolarów, czyli my mówimy tutaj o zamrożeniu ponad 20 polskich patyków. Już słyszeliśmy liczne przepowiednie cenowe, oczywiście Bitcoina na 2020 rok, które oscylują między tym, że Bitcoin będzie wart 200 tysięcy dolarów, a że będzie, jak McAfee mówi, że będzie wart 1 000 000 dolarów za jednego Bitcoina. Nawet są takie szacowania, że w 2030 roku cena Bitcoina może osiągnąć 100 milionów dolarów. I ich argumenty wynikają jakby z prostej ludzkiej psychologii, jak i z ograniczonej ilości Bitcoina. No i faktycznie ilość jest dość ograniczona. Nawet ostatnio czytałam taki artykuł, w którym wychodzi, że parę milionów Bitcoinów zostało po prostu zgubionych na zawsze. Ktoś zgubił swój klucz, ktoś jakby źle przelał, jeszcze nie ogarniał, no i wychodzi na to, że tych bitcoinów jest mniej niż pokazuje nam jakby coin market cap, ile jest w obrocie. Więc oczywiście brzmi to wszystko dość szalenie, ale sprowadza się do koncepcji, że wraz z tym, jak nagroda za kopanie bitcoina się zmniejsza o połowę, co parę lat, ludzie zaczną świrować, jak zdadzą sobie sprawę, że nigdy nie będą w stanie posiadać jednego całego bitcoina. Nigdy nie wystarczy bitcoinów, aby każdy milioner na świecie mógł całego jednego posiadać. Ba, nawet w sumie nie wystarczy dla każdego milionera w Stanach. A wiemy, co się dzieje z cenami, jak produkt jest limitowany. Nawet takie przykłady jak Supreme czy najnowszy Yeezy Drop o tym świadczą. Fakt, że profesorzy z Yale już polecają dywersyfikację portfelu inwestycyjnego za pomocą Bitcoina, świadczą o tym, jak poszerzył się jego zasięg. Chyba nie da się już podważyć ani zaprzeczyć tego, że kryptowaluty są z nami i zostaną z nami. Jeśli ktoś chce temu zaprzeczyć albo gada, że one przecież nie istnieją, to wielka ściema, wcale się nie da na tym zarobić, no to wydaje mi się, że mogą poczuć się dość durnie i to za niedługo, za parę lat, kiedy tak naprawdę kryptowaluty będą chlebem powszednim. I ci ludzie zdają sobie sprawę, że przespali finansową rewolucję. Sam fakt, że krypto jest wdrażane w struktury rządowe, nie wiem, Wenezuela, czy nawet takie same cyfrowe, koncepcja cyfrowych walut, już nie mówię o kryptowalutach, że banki, tradycyjne giełdy papierów wartościowych powoli przygotowują się do tego, aby móc świadczyć usługi krypto, tak jak, nie wiem, ostatnio w wiadomościach były informacje o bankach szwajcarskich. To wszystko nie jest przypadkiem. A weźcie pod uwagę, że to, co słyszymy na temat implementacji krypto w te wszystkie struktury, to tak naprawdę wierzchołek góry lodowej. To już wszystko dzieje się za kulisami dawno i jest o wiele bardziej zaawansowane, niż jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, niż potencjalnie chcemy jakby przyznać przed sobą. Ludzie zaczynają rozumieć, że to, co się stało na początku tego roku, nie było jakąś anomalią finansową i tak naprawdę jest to jedna z pierwszych okazji w historii, aby móc tyle zarobić. Takich stóp procentowych i zwrotów tradycyjne giełdy nie widziały i zapewne widzieć nie będą. W których przypadku 3%, 4% to szczyt możliwości i tak naprawdę powinniśmy wtedy ich całować po stopach i skakać z radości. A jeśli ktoś zrobił tak naprawdę swoje zadanie domowe i wie, jak przeprowadzić odpowiednią analizę techniczną krypto jakiegoś projektu ICO czy waluty, to naprawdę może liczyć na zwroty w tysiącach procent. Ja oczywiście nie mówię wszystkim, o biegnijcie, kupcie Bitcoina czy jakichś tam innych kryptowalut, ale szkoda byłoby nie wprowadzić dywersyfikacji portfela inwestycyjnego na wszelki wypadek. To jest jedyny moment w naszej historii, w naszych życiach, kiedy można wrzucić 500 zeta w jakiś
kryptograficzny algorytm i za 5 lat wyjść z 500 000. Więc zostawię te informacje dla Was do przeżucia. Dzięki, że słuchaliście i do usłyszenia w następnym wideo.